Urządzenia przywiezione na podwilanowskie łąki montowano szybko i sprawnie. Wkrótce okazały się balonami na podgrzane powietrze, które szykowały się do kolejnego przelotu w ramach czwartej fiesty balonowej. Fiesta, w której konkurowano o puchar burmistrza dzielnicy Wilanów, miała jednocześnie w ten niezwykły sposób pożegnać lato. Barwne kule wzleciały w wieczorne niebo. Pamiętajmy, że pierwszy tego typu statek powietrzny, balon z płótna i papieru, wzbił się w niebo w 1783 roku. Prawdopodobnie wyglądał równie okazale. Wiatr nie był zbyt mocny, ale w sumie 24 statki powietrzne doleciały na miejsce. Miękko lądując.